Dzień dobry, aniołki na kanale Karty na Miłość. Skarbeczki kochane Maj. Nie było dawno kryształowych przesłań, a ponieważ to jest taka nasza tradycja, no to kochani, dla każdego znaku zodiaku od... A teraz ma byczuliś urodziny, byczuli się wszystkiego najpiękniejszego, to zaczniemy od Was. I skończymy na rybkach. Dobrze? Tak zrobimy. Ja sobie skarbeczki wyciągnę wszystkie Wasze znaki zodiaku. I będziemy, kochani, dla każdego znaku losować kartę. Zmieszczą mi się? Zmieszczą mi się. Tak miało być. Tak obiecałam, że dzisiaj baranek będzie ostatni. Tak? Mam nadzieję, że będzie pięknie widać. Baranki pierwsze to dzisiaj będą ostatnie. Słoneczka moje kochane, bardzo dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Bardzo, bardzo mi będzie miło, jeżeli dzisiaj również się zrewanżujecie, zostawicie łapkę w górę, zostawicie ślad w komentarzu. Pamiętajcie, że to jest takie losowanie ogólne i być może, jednak tą rybkę dam tu, i być może, kochani, będzie tak, że... ten kamień z Wami może nie współpracuje, może się Wam nie podoba, może w kolejnym miesiącu, a może też trzeba sprawdzić, kochani, swój ascendent i wtedy sprawdzić, jaki kamień na miesiąc maj będzie przyjazny, jaki nosić, jaki się do Was uśmiechnie, co Wam radzi. Bo będzie tutaj również przesłanie, moi kochani. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy, drugi raz, skarby, zachęcam do subskrypcji kanału. Naciśnijcie szary dzwoneczek, wszystko, aby otrzymywać, kochani, kolejne filmy. I od razu w tej samej sekundzie się u Was pojawi informacja, że jest nowy film na kanale. Aniołki, ja już rozkładam karty dla wszystkich 12 znaków. Mam ochotę przetasować. Tasuję. Usiądźcie sobie, skarbeczki, wygodnie. Jeżeli macie ochotę na posłuchanie czytań miesięcznych, tygodniowych, to już są na kanale, już są skarby. Wejdźcie sobie na playlistę, tam również znajdziecie dużo, dużo więcej tematycznych filmów. Czy kocha, czy lubi, czy wróci. Czytanie dla wdów i wdowców. Co oznacza dana godzina? Mamy wszystko. Mamy wszystko. W tle czytania akwamaryn, boski cel życiowy. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. Piękny kamień. No to moje skarby. Zaczynamy. Usiądźcie sobie wygodnie. Tak jak powiedziałam. Osoby spod znaku byka jako pierwsze, żeby było bardziej widoczne dla Was, to byczulisia damy tutaj. Macie ametyst, proszę bardzo, a ja sobie właśnie tutaj ametyst położyłam. I tu. To jest kamień ametyst, możecie go nosić, kochani. To jest Wasz kamień na miesiąc maj. Ujawnianie Twojego prawdziwego ja.
Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. Wow. No, by czuli się pięknie. Gratuluję Wam serdecznie. Bardzo serdecznie. No to idziemy dalej. Bliźnięta. Cytryn. Jeszcze piękniejszy kamień. Równie piękny. Proszę bardzo. Tak wygląda ta karta. Zbyteczne zmartwienia. Może za często się, co? Martwicie, kochani? Jak to z Wami jest? Opowiedzcie. Uwolnij się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązania. Kochani, dla mnie jest to znak, że Wy, kochane bliźnięta, w miesiącu maju powinnyście nosić, pracować z kamieniem cytryn. Gratuluję Wam, kochane, serdecznie. I odkładam. Raczuli się. Zapraszam Was serdecznie. No, coś takiego tęczowy kwarc tytanowy. No, przepiękny jest. Wielopłaszczyznowość. Przepiękny, przepiękny kamień. On jest taki różnokolorowy. On się tak mieni. Istnieje wiele warstw i wymiarów tej sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Przepiękny. Ale macie piękne karty. Lew. Może tutaj położę, żeby Wam nie zasłonić. Kalcyt, no proszę. Pracowity czas i wielozadaniowość. No Wy jesteście bardzo pracowite. Ja to wiem, ja to wiem. Ja Was tutaj mam dużo na kanale i na moim Facebooku Karty na Miłość, także przejmij kontrolę nad swoim harmonogramem w tym pracowitym czasie i uczciwie oceń zasadnicze powody, dla których jesteś zajęty. Nie zapomnijcie tylko o kanale Karty na Miłość. Przepięknie. Panienki, zapraszam serdecznie po kartę. Kamień księżycowy. Przepiękny jest kamień księżycowy. Zwiększona intuicja. Zwróćcie w maju uwagę na swoją intuicję. Możecie nosić kamień księżycowy, pracować z nim. Bądźcie szczególnie świadomi swojej wewnętrznej wiedzy, ponieważ jest ona godna zaufania. Wow. Dziękuję, moje kochane panienki. To idziemy do osób spod znaku wagi. Dla Was, kochane, azuryt, przepiękny kamień, głębokie emocjonalne uzdrowienie. Twoje serce jest gotowe do uzdrowienia z przeszłych doświadczeń, a Ty jesteś gotowy poświęcić czas i energię na opiekę terapeutyczną. W miesiącu maju, moje kochane wagi, pracujcie z tym kamieniem. Możecie śmiało go nosić. Przepiękny kamień, przepiękny. No to moje kochane skorpiony. Jaki minerał, jaki kamień dla Was? Granat, wow! Piękny jest granat. Oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, aby uwolnić fizycznie i energetycznie toksyny z Twojego życia. No tak, pewnie, że tak. Czas na oczyszczanie. Jak najbardziej. Serdecznie Wam, skorpiony, gratuluję. Możecie pracować z tym kamieniem, możecie go nosić. Bardzo piękny przekaz. Zapraszam serdecznie, moje kochane strzelce. Dla Was,
Kwarc różowy, o, u nas pełno kwarcu różowego. Tu kwarc różowy, tu kwarc różowy, tu kwarc różowy. Uwielbiam. Was też. Moje kochane ogniste. Życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość. Już tu na ciebie czeka. Ale piękny przekaz. Piękny kamień. Pracujcie z nim. Noście go. Szczególnie teraz w maju, kiedy karty wam pokazały. No to koziorożce. Jaka karta dla was? Rubelit, o jaki fajny jest. Nie mam tego kamienia, ale przepiękny jest. Mam nadzieję, że niedługo go będę miała. Pasja i cel. Twój entuzjazm zapewnia energię i motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest bliski twojemu sercu. Coś pięknego. Noście kamień, jeżeli macie, pracujcie z nim. Coś wspaniałego. Piękny przekaz w ogóle macie. No to zapraszam serdecznie. Zodiakalne wodniki. Dla was, no piękny opal. No nie mam teraz dzisiaj bransoletki ubranej, ale mam kamień opal. On jest przepiękny, daje szczęście, wiecie o tym. Pozwól sobie błyszczeć. Przepiękna karta, przepiękny kamień. Przewodnictwo wiedzie cię ku odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która jest większa niż samo życie. Przepięknie. Rybeczki. W miesiącu maju pracujcie z kamieniem i noście cyjanid. O, przepiękne. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. Jeśli zapomniałyście, kochane rybeńki, o sobie, to czas najwyższy przypomnieć sobie, że wy też jesteście ważne, że macie teraz zadbać o siebie. Przepiękny przekaz, przepiękny. No i baranki, baranki, zapraszam. Zobaczmy, jaka karta, jakie przesłanie, jaki kamień w maju. Czaroid, przepiękny. Duch. Czaroid mam obok w pokoju, nie będę szła, ale jest przepiękny, jest taki fioletowy. Duchowa ochrona. Coś pięknego, kochani. Jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Jeżeli macie, noście w maju, pracujcie z tym kamieniem. Przepiękny przekaz. Przepiękny. Ale wiecie co? Jeżeli komuś nie odpowiada ten kamień, ten przekaz i macie ochotę sami sobie też wybrać, no to skarby, mam propozycję. Pierwsza karta i druga. Zastanówcie się chwilę. Zobaczcie, która strona was przyciąga, czy prawa, czy lewa. Zastanówcie się chwileczkę. Jak dokonacie wyboru, to przechodzimy do odczytu. Jedyneczki, moje kochane. Kto wybrał pierwszą kartę? Turkus. No coś pięknego. Mam turkus tutaj. No mam turkus. Piękny turkus. Duchowa ścieżka. Słuchajcie. Piękna jest ta karta. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. A drugi przekaz? Uwaga. Diament. Nie wiem, czy to jest diament, czy nie diament, czy podróba, ale przepiękne. Planowanie własnej wartości. I macie sobie powtarzać. Jestem cennym klejnotem Boga. Przepięknie. Turkus i diament, kochani, na koniec. Bardzo serdecznie wam gratuluję. Życzę
przepięknego jeszcze maja. Wszystkiego, wszystkiego, co najpiękniejsze. Pamiętajcie, by się zrewanżować, by zostawić za filmik łapkę w górę, tak? Jeżeli możecie, udostępnijcie ten film. Może się komuś przyda. A ja żegnam się z Wami i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa, kochani.